Siema, trochę mnie nie było. Jestem jeszcze chory, więc... Taki wolny singiel, zainspirowany The Stormem. Bardziej to taka odpowiedź, więc... Deal with myself w styczniu. A teraz zapraszam do odsłuchu. Znormalizuj bycie sami, przy tym bycie szczęśliwym oraz to, że możesz być samotnym nawet przy bliskim. Znormalizuj to, że każdy z nas potrzebuje pomocy, ale nie każdy jest na nią gotowy, pomagaj z głową. Znormalizuj to, że każdy z nas czasem się pomyli, lecz najważniejsze to by przyznać się do swojego błędu. Ludzie chcą dla ciebie dobrze, lecz nie każdy jest miły, musisz sam oddzielić wartościowe ziarno od plewu. Znormalizuj zwykłą pracę od 8 do 16, bo nie każdy w planach ma wybudowanie 8 marek, ale zrozum też, że paru chce być wolnym artystą, by przekazać swe emocje, lecz nie tylko na czystą. Znormalizuj to, że wątpliwości to nie stek bzdur, bo przecież otwarta rozmowa, komunikacji klucz. Znormalizuj to, że facet może mieć miękkie serca, najważniejsza wartość nie musi być w mojej piosence. Choć 2-1 masz na karku, nie zachowuj się jak savage. Nie błagaj o odpowiedź, gdy znów left on read. Dla niektórych będziesz hot, a dla innych będziesz average. Czasami w tej ocenie najważniejszy jest kwit. Lecz to nie znaczy, że dla ludzi najważniejsza jest forsa. Bardziej to, że nie była to odpowiednia osoba dla ciebie. Prawda często boli, lecz lepsza niż milion kłamstw. Cały ogród może zniszczyć tylko jeden mały chwast. Więc normalizuj go wycięcie, bo choć twym ulubionym może zrobić ci tragedię. Wiesz, że... Dbanie o swój mental health to jebany priorytet, więc dlaczego znów go ignorujesz? Zmień w końcu parytet. Znormalizuj to, że cisza też częścią rozmowy, a słuchanie monologu nie traktuj jako przeszkody. Bo co byś zrobił, jeśli zamienimy strony? Powiedz szczerze, co byś wtedy zrobił? A na koniec normalizuj inspirację, bo nie każdy taki utwór to od razu brzydka kradzież. Czasem to po prostu hołd lub podziękowanie za to, że ktoś dał mi szansę, gdy czułem się sam jak palec.